Cześć moi kochani, witam was serdecznie w kolejnym odcinku Tactical Monster. Powiem wam szczerze, że coraz bardziej wciągam się w tą grę. Tak jak mówiłem, w przyszłym tygodniu wracamy do regularnego nagrywania. Ten weekend, wy to chyba oglądacie w sobotę, czyli ja wczoraj w piątek wyjechałem nad Morze Angielskie, spędzam w kurorcie sobie weekend z rodziną. Odpoczywam, tak, odpoczywam w końcu. Mam nadzieję, że się wyśpię chociaż troszkę. I wracam w niedzielę wieczorem i poniedziałek praca i tym podobne. Dobra. Ale taktyka Monster coraz bardziej mi się podoba. Powiem wam szczerze, że naprawdę bardzo miłe wsparcie mam od twórców tej gry. Jakie bym im pytanie nie zadał, odpowiadają bardzo mile. Przy okazji stałem się właśnie ich partnerem YouTube'owym i pomagają mi tak troszeczkę, można powiedzieć, szybciej dojść do jakiegoś poziomu, żeby coś dla was nagrywać. Jakiegoś tam poziomu. Co to znaczy? Dostałem od nich troszeczkę diamentów. W ogóle w tej grze dosyć łatwo zdobyć diamenty na Discordzie. Ich od gry tam, który macie polecany, tam się podaje swoje ID. Dostaniecie diamenty. W ogóle robiąc przygody, diamenty wpadają. Te szkolenia, diamenty wpadają. Dosyć szybko można diamenty uzbierać, te podstawowe pakiety. Ja już sobie parę pakietów otworzyłem. A dzisiaj sobie porozmawiamy o tym, o potworku fany. Mam złote karty w ogóle, będę oddzielny odcinek o tym nagrywał, bo jeszcze nie wiem, która złota karta według mnie jest lepsza. Piszcie w komentarzach, jeżeli już macie. Ale powiem wam szczerze, że ten trener Grease jest mega kozacki, bardzo mi się spodobał. Mam go w tej chwili na 12 poziomie. I już jak widzicie, punkty życia ma dosyć wysokie obrażenia. W ogóle jego umiejętność, zdolność pasywna jest bardzo fajna. Rusza się, gdy przeciwnik pokona naszą jednostkę. Jeżeli jest ta jednostka, która pokonała naszą w zasięgu, podchodzi do niej i ją tam klepie. Dostaje kartkę, dwie żółte kartki i oczywiście wylatuje z gry. A naprawdę podoba mi się to, naprawdę jest mega. Do tego właśnie super umiejętność, zadaje 130% obrażenia celowi i pokazuje mu żółtą kartkę. Właśnie. Fajnie, fajnie. Spodobała mi się ta karta. No i dzisiaj mam w sklepie specjalny właśnie pakiet, specjalna skrzynia trenera Grease'a za 5000 diamentów. Zobaczymy. Może ją kupić 30 razy. Kupię to raz. Tak, kupię to raz, bo na wiele mnie nie stać z tego, co dostałem. Więc zobaczymy, ile kart z tego dostanę. Przy okazji wy też się możecie przekonać, ile tych kart tutaj wpadnie. Przy okazji sobie poczekajcie, bo jeszcze wam właśnie w sklepie codziennie dostajemy za logowanie się darmowe nagrody. Tutaj w ogóle mam darmową skrzynię. Zobaczymy, jakie karty mi wpadną. Bunka zwykły. Konar właśnie, to jest dobry strzelec, dystansowiec, zbieram go. Pułkownik Baba, Durham, Elza, Bigfoot i mały Łusi. Właśnie mały Łusi też jest u mnie, zdobyłem go. W ogóle kupmy sobie właśnie Billego. Nie są to jakieś wymagająco drogie zakupy w tych sklepach. Naprawdę gra nie jest tam jakaś mocno nastawiona, że im więcej wydajesz, tym jesteś lepszy. No jak w każdej grze to coś tam trzeba, ale te diamenty można spokojnie sobie zdobywać. A i w ogóle miałem ten pakiet kupić za 5000, za 4999 gemów. Dobra, kupujemy go. 50%, to mi się właśnie podoba, 50% szans na otrzymanie złotej karty jest pokazane od razu przy kupowaniu. 850 kart dostanę, jao. Dobra, to kupujemy. Zobaczymy, co tutaj mi wpadnie. Eloy. Carissa. Czekajcie, właśnie chciałem powiedzieć, czekajcie, odblokuję jakąś nową kartę, bo jeszcze parę mi brakuje. I odblokowałem Puffy, zwykły potwór. Ciekawe, co on tam ma za zdolności. Durham. Hello Boy. Harpy. Kapitan T. No, bloki. Właśnie, wczoraj mi wpadł bloki. Zastanawiam się, czy jest dobry ten bloki. Jak myślicie? Trener Grease. 8 tylko wpadło, ale mogę robić już go na kolejny poziom. O, jest znowu trener Grease i Ogi. Powiem wam szczerze, że ten krecik jest fajny. Dobra, wycofajmy się do potworków moich i mogę już mojego trenera ulepszyć.
Na 13 poziom. W ogóle był ten esportowy tryb, ale nie mogłem go użyć, bo trzeba mieć przynajmniej 4 karty na poziomie 12, a jak widzicie, mam tylko 2 te karty. Ushi jeszcze jest na 12. Dobra, tutaj jeszcze coś popatrzymy, czym z tych kart, co gram, mogę coś uzupełnić. Nie za bardzo. Dobra, no to mi się to podoba. Ten trener mi wpadł, fajnie. O właśnie, wczoraj w kopalni zająłem pierwsze miejsce. Była skrzynia. Nie wiem, czy będę dzisiaj to grał. Byłem pierwszy wczoraj. Obrona zawiodła. Ktoś mnie pokonał, no ale dobra, tym się nie przejmuję. Idę sobie na arenkę pyknąć, zobaczymy, kogo spotkam. Coraz częściej właśnie spotykam teraz... rozdrapałem krew leci. Spotykam coraz częściej właśnie złote karty. I powiem wam szczerze, że na razie mi się podoba używanie właśnie Wukong. Wukong, jak to się czyta? Właśnie ta karta mi się bardziej podoba. Z jakiego powodu? Zaraz wam pokażę. Ma fajną umiejętność. Jeśli zostanie skontrowany, Wukong zaatakuje raz jeszcze, zadając przy tym 50% obrażeń. Nie będzie ponownie skontrowany. Ale to jest fajne, że właśnie, że robi ten cień małpy. Też mi się podoba. Jeszcze myślę właśnie nad Rambo, bo też słyszałem, że jest dobry. Ale na razie zagram tak. Mam Grizzlisa. Ja wiem, że na razie muszę się przebić przez te niższe areny szybko. I zobaczymy, jak mi pójdzie. Muszę też troszeczkę ten uniwersytet porobić, te wszystkie szkolenia, żeby tych diamentów znowu nazbierać. A mi coś tam się rozdrapało na ręce. Dobra, no kogo mi wylosuje? Zobaczymy. Ostatnio dosyć często na Polaków trafiam. Tutaj mam, nie wiem, co to za flaga. Napiszcie mi w komentarzach, jeżeli wiecie. Dobra. Nie ma na początek właśnie, już nie pamiętam, jak się ta karta nazywała, ale jest właśnie, że splątuje korzeniami i się nie można ruszać, więc dlatego na początku też muszę, zawsze już się nauczyłem, że pierwszą turę muszę przeczekać. Dobra. Nie wiem, czy od razu... Idę od razu. To jest fajne, właśnie latające są fajne, bo przeszkody dla nich nie są jakoś... Kontra była. Jakieś przeszkody dla nich nie są groźne. Dobra, wezwał Sharka. Trenera Grizzly, na chwilę poczekajcie. Ja wezmę sobie dystansowca. Będę sobie strzelał do nich, jak będzie trzeba ich wykańczać. Teraz tak, trenerem Grizzly. Tu podejdziemy. Trenerem. Ten tymi prezentami i zasuwa, to jest śmieszne, ale zaraz mi złotą kartę wykończą. Dobra, Wushi tutaj z baśki walną i to ostro. No, dawaj, zaraz cię tutaj... No mi tu zaraz, poczekajcie, dobra, zobaczymy, czy nie uda mi się go wykończyć na jeden raz. Złotą kartę mi skończy, kurczę, dobra. Mi złotą kartę tu skończy. Przejdzie ten? Nie, nie przejdzie tam. Dobra, jest, okej. Okay. Złota karta jeszcze mi się uchroni. Teraz tak, łóż im przywalimy. Z dynki. Oddał nam. Dobra, teraz tak, naraz tego wezmę normalnie. Ten ma 122. Ma jakbym użył... Czekajcie, co on ma. Dobra, używamy... Aj, minęło mi! I to jest właśnie to, że czas przegapiłem. Jeszcze nie wszystkie umiejętności umiem. Aj, zaraz mi tą złotą kartę sieknie. To jest to właśnie, że jeszcze czas, jeszcze nie wszystko wiem i muszę dopatrywać się. O, i zobaczcie, i to jest właśnie ten umiejętność tego trenera, że zginął mój, tamten poszedł mu w pysk, strzelił. Dobra, tam sobie poradzą, tu już jemu pomożemy. To mi się właśnie zarąbiście podoba. Dobra, teraz już jej tu z dynki przywal. Aj, dobra, umiejętność mu została. Dynki. No i tu już jest elegancko, dobra. Teraz trenerowi włączymy to mu ostrzeżenie ostre. Dobra, padło. Padło. Dobra, wygrana na arenie. Ja wiem, że przeciwnik nie był jakiś dobry z kartami, ale to co mówiłem, muszę się przedrzeć jak najszybciej przez
O, dostałem nową kartę. Salich, epicki potwór. Dobra, odbierzemy sobie Golda. Zobaczymy tego Salicha, co on potrafi. Potwory. Gdzie jest ten Salich? O, to jest ten potwór, co wam mówiłem, że na początek, który właśnie wiąże, splątuje. Trot. Tu jest. On potrafi, nie jest tu jakoś wymagający. Atakuje przeciwnika, zadaje 100% obrażeń trującego. Dobra, ale tutaj przeciwnik, który pokona Salicha, zostanie przeklęty. Klątwa zadaje 120 obrażeń przed akcją po dwóch turach. Aha. No dobra. Tak to wygląda. W ogóle pozdrawiam wszystkich w klanie w Brave Poland. Klan się szybko zapełni po ostatnim filmie. Dobra, pójdziemy jeszcze raz na arenkę, pykniemy sobie jeszcze jedną walkę. Z tego będę live robił. W przyszłym tygodniu mam nadzieję, uda mi się live'a z tego zrobić. Bo jest naprawdę, karta jest mega. Ten trener gra też, w ogóle chciałem powiedzieć, gra, że jest mega. Dobra, czy on ma złotą kartę? Jakąś ma złotą kartę. No i teraz właśnie się nad tą też zastanawiałem, bo też jest mocny. Właśnie. On też jest mocny. Ares. Dobra, teraz tak. Ułóż jego sobie tutaj delikatnie. Będzie delikatnie. Zobaczymy, co on zrobi. Wezwał. Jak ona się nazywa? Harpia? Nie, Sabrina. Na razie delikatnie. Dobra, Ares jest w zasięgu. Jak ja nienawidzę tego epickiego tamtego stwora obrzydliwego, zjadam. Dobra, najpierw to sobie zrobimy tak. Dodam sobie strzelca. I teraz Grizzly. Trenerem go tutaj. Spróbujemy go szybko wykończyć. Dobra, Wushi. 271. Dobra. Próbujemy tutaj tego Aresa się pozbyć. Tej jego złotej karty. Dobra, na razie poczekajcie. Nie, zniszczę tam, żeby nie było. Z Aresem sobie poradzimy. Na razie tych. Aj, ubije mi strzelca. Nie, jeszcze. Ale Ares już dostaje w ciry. Jeszcze strzelca mi nie ubił. Dobra, trener, pozbędziesz się tej? Nie. To idziemy na Aresa. Teraz tak, czy pozbędziemy się? Tak, pozbędziemy się już Aresa. I już jest po złotej karcie. Teraz. Obóz się mogłem iść bardziej do przodu. Nie używamy. Niewiele zostało. No i właśnie. To co mówiłem teraz. Sabrina tu i wygraliśmy kolejną walkę. No to tak jak mówię, udało się tego Aresa pobić. Taktyka! Trzeba tutaj naprawdę troszeczkę pomyśleć. Jeszcze się muszę nauczyć, jak to do końca jest z tymi właśnie obrona, bo zauważyłem pewne triki wykorzystywane właśnie na arenach. Muszę się tego nauczyć. Podpytam sobie Crashera później, bo widzę, że w ogóle gdzie jest ranking. Tu jest chyba ranking, tak? Krajowy. W ogóle właśnie Crasher jest trzeci w Polsce, a on tam się udziela na Discordzie, tym co wam mówiłem. Będę musiał się troszeczkę z nim tam skumplować. Crasher, pozdrawiam, jak oglądasz. Obecnie jestem 1551. A na globalu jestem ło daleko. Dobra, to miejmy nadzieję, że będziemy dalej piąć się w górę. Pozdrawiam was serdecznie. Zachęcam was do tej gry nie tylko dlatego, że jest fajna, ale spróbujcie coś nowego. Ja na tym na moim kanale oczywiście Clash Royale i Tactical Monsters. Powodzenia, moje mordeczki. Ja pewnie w tej chwili, jak wy to oglądacie, leżę sobie w basenie z synem i zjeżdżamy na różnych zjeżdżalniach, bo tam jest mega basen, gdzie idziemy. Trzymajcie się, mordeczki. Zostawcie łapeczkę, suba.